Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Forza Horizon 5 DLC Hot Wheels. DLC miał premierę, co prawda, parę dni temu, ale wcześniej miałem też premierę też Stray. Mega fajna giera, polecam, cała seria na kanale już jest. Teraz mamy chwilę, więc sięgamy właśnie po Hot Wheelsy. A we wtorek sięgamy po DLC do GTA Online. Więc zobaczmy, co to te Hot Wheelsy, jak to wygląda. Już tam pisaliście, już opisywaliście, jak to w ogóle mniej więcej wygląda. Ja staram się nie czytać za dużo, żeby nie mieć spoilerów. Więc za chwilę zobaczymy, jak to wygląda, ocenimy. To jest akurat fura, która była przed DLC. I w sumie miałem już, znaczy już mam, jeszcze nie odpaliłem w sumie Hot Wheelsów, a już mam dwie fury. Mam Bone Shakera i właśnie Twin Milla, które były dostępne przed DLC. No ale dobra, żeby tutaj nie gadać tyle, to ja już odpalam, zobaczymy, gdzie tu trzeba się udać. Właśnie widziałem wcześniej, że stodole czeka na mnie prezent. Kurczę, no dobra, przepadnie, no trudno. I tutaj widzę, były Hot Wheelsy. Tutaj gdzieś były, nie było oznaczone wcześniej, że niedługo będzie, teraz tego tutaj nie ma, ale jest tutaj w tym miejscu. No dobra, ukończę ekspedycję, aby założyć przystanek Hot Wheels. Więc tutaj na pewno się udamy. I no właśnie, słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie w playliście zobaczyłem, że jest do wygrania, no właśnie, Riprod. Dokładnie, czyli to jest chyba ten Monster Truck. Więc na pewno ten remix wyścigów pokazowych będę chciał zrobić. Nie wiem, czy dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, czy będziecie chcieli więcej odcinków z Forzy. Czy jednak bardziej Motor Town, to wasza decyzja. Na pewno jak będzie wtorek, GTA leci, że tak powiem, bo tam będzie grubo. Ale zanim w ogóle odpalimy się z Hot Wheelsami, to musimy się tu teleportować. Więc ja się tutaj chyba po prostu teleportuję. Musimy założyć przystanek, tak? Tam widziałem. Więc zaraz zobaczymy. Okej. Jakby co, gram na PC-cie. Czekaj, bo tu muszę... O, dobra. Weź udział w zawodach. Udaj się do parku Hot Wheels. Ekspedycja Hot Wheels. No to chodźmy tam. Dostępne są nowe ułatwienia dostępu. Czy chcesz zobaczyć teraz te opcje? Nie. Po co mi to? Dobra. Solo. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Hayley? What is that? Not every day you get to be fired out of a super-sized Hot Wheels launcher. The principles are mostly the same. Been a tough build, but it's ready. The biggest, fastest theme park ever. Come on, we have a slingshot to catch. Ale dziwne fury. To ma... Okej. To wystrzeliwuje chyba. Wow. A to jestem ja pewnie, tak? Ja tu siedzę w tym. W tym bolidzie. Nie no, czadowa. Okej, teraz będę jechał, już teraz w tym momencie będę jechał, teraz będę przejmuje sterowanie? Pewnie, że tak. Wow. Jest moc. Co to jest w ogóle? Nie patrzcie, on w ogóle taki jakby... Co? Nie bez jaj. Zobaczcie, na środku ekranu mamy... Jak w samolocie. Nie wiem, jak to się nazywa. A załóżmy, że to jest Wasserwaga. O, rany. Nie, mega mi się to podoba. Czekajcie, mogę zmienić ten. O. Dobra. Chłopie, wypadł stąd! A żeśmy normalnie... Co to za grad w ogóle? Podwójcowy jakiś. Dziadkowóz, statusiowóz. Niesamowita G-Forza. Ale fajnie.
Nie, no super, słuchajcie, na razie mi się mega podoba, chociaż za chwilę podejrzewam, że będę rzygać... Not problem mocno, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz... To musi być ciekawsze, kurczę, a nie, że tak jeździmy tylko po tym, po torze. Teraz zobaczymy. Dobra, na razie jest bardzo ciekawie, bo są różne dziwne rzeczy. Jakieś samoloty. Jest efektownie. Bardzo efektownie. Okej. Na razie mi się mega podoba. Tylko zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, jak będziemy... Okej, dobra. Nie, no dobra. Teraz jedziemy totalnie bokiem. Wallride. Jakim cudem? Jak? No dobra. Zastanawiam się po prostu na dłuższą metę, czy będzie to takie zabawne cały czas, czy tylko chwilowo. Ale widzę, są nowe tutaj punkty, jakieś dodatkowe man w powietrzu, Hot Wheels, pewnie, kurczę, jakieś G-Force'y. Dobrze. Okej, chyba dodatkowe punkty się w ogóle dostaje, czy mi się tak wydaje, coś tam też czytałem, że... że trzeba tutaj, ja do góry nogami jadę w ogóle. Ej, nie, no słuchajcie, nie, no to jest mega porąbane. Świetne, podoba mi się. Słuchajcie, ja nie wiem, czy dzisiaj nie odpalić też live'a. Dajcie, czy nie chcielibyście live'a z tego na Twitchu oczywiście. Okej. Okay. Wspólnie razem pograć. To dajcie znać, to może wieczorem odpalimy, jak będę miał możliwość. Ej, nie, no kurczę, dobra. O, smok! Okej. Dobra, jeszcze kawałeczek tam chyba zostało, 1900 metrów. Widziałem. Nie, ale podoba mi się, na razie mi się to podoba, chociaż tak mówię, kurczę, ja się boję, że to może być za chwilę nudne, bo cały czas jeździmy po jakichś pętlach, no nie? A to się powiela. Ale jak jedzie, leci taki samolot, no to jest ciekawiej. To jest znacznie ciekawiej. Okej. Wow. Manewr w powietrzu, Hot Wheels. Elegancko, słuchajcie, dajcie znać, jak mi idzie. Jakby co, gram na padzie oczywiście, bo ja jestem takim graczem bardziej arkadowym. Nie lubię symulator w 100%. Wolę właśnie na padzie sobie pograć. Dobra. Nie no, słuchajcie, ja nie wiem, jak ja to przetrwam. Ale po prostu takie zawijasy, tutaj, lewo, prawo. Tak, pionowo w dół, nie? Oczywiście. Była jakaś mgła w ogóle, bo byłem praktycznie przy wodospadzie. Tutaj znowu jakiś... Okej, okay, wyprzedzamy teraz, tak? W ogóle nie wiem, w którym mam miejsce, chyba nie ma miejsca w ogóle. Nie ma żadnego miejsca, to są skryptowane po prostu. Nie, słuchajcie, po prostu... Okej, okay, na razie daję 5 na 5 lub 10 na 10. Ale zobaczymy, co będzie dalej, jak to będzie dalej wyglądało. Tutaj zobaczymy to. Ocenimy. Zresztą napiszcie sami, co, jak oceniacie, bo na pewno już graliście, część z was na pewno już grała gdzieś tam w ten tytuł. Before we sign you up as an academy rookie, you'll need to pass the qualifier. Meet me and Alejandra here. Okej, ogólnie czekajcie, to jest w ogóle nowa mapka. Ja to widziałem właśnie, że tak powiem, na mediach społecznościowych od Forzy. To widziałem i tutaj zupełnie nowe trasy do przejechania. Rozumiem, że tutaj to każdą trasę będziemy musieli znowu przejechać, tak jak było, że tak powiem, w podstawce zaliczyć. Okej, okay. No dobra. Teleportować się mogę? Teleportować się nie mogę! Okej. Okay. Dobra, trasa wyznaczona. Okej. Okay. Dostałem na start taki samochód. Mega mi się podoba. Czy to trzeba przyhamować? Nie ma takiej potrzeby, proszę was. Po co? Kto będzie hamował? Ukończ zawody kwalifikacyjne, pierwsze lody za płoty. Okej. Okay. Ogólnie ten samochód troszkę inaczej jeździ niż poprzedni.
jest on chyba wolniejszy. Zobaczmy, to jest klasa B w ogóle. Tak, to jest klasa B. Nie wiem, jaka była klasa tamtego. Nie zwróciłem uwagi. Ale ten jest zdecydowanie wolniejszy. Okej. Dobra, pierwszy lody zapłoty, wyścig solowy przeciwko Drivataro. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Ja muszę przed... A, właściwie ja nie wiem, czy ja naprawdę dzisiaj zrobić w sumie live'a, właśnie. Póki nie przejdę tego, to nie mogę grać multi. Thanks, Haley. Okay, let's get started. Keep your cool, we're going to take on Ice Track. Let's go! Okej, także słuchajcie, ja nie wiem, czy ja dam radę odpalić, z tego względu, że póki chyba nie przejdę tego, nie będę tutaj grać w multiku. I tak samo będę mógł jeździć prawdopodobnie, tam też czytam od was informacje, żebym mógł jeździć tylko, że tak powiem, kategorią B, później kategorią A, S1 i tak dalej, no nie? Czyli to po kolei się odblokowuje. Więc to na odcineczkach trzeba będzie, że tak powiem, ogarnąć. A później można odpalić, myślę, Live Visiona. I właśnie widzę, że teraz odkrywam w ogóle te trasy. Że tak powiem, na poprzednim, na podstawce 100% trasy zrobiłem w ciągu 3 dni od premiery. Jak pamiętam, chyba 3 dni mi zajęło, żeby żeby ogarnąć po prostu wszystkie trasy na 100% przejechać. W ogóle był lód. Nie, tu jest lód! I ten lód działa, faktycznie! Ja cię kręcę! A to jest strefa pomiarowa cały czas. Mam mieć przynajmniej 32 na godzinę. Nie wiem, ile jest na 3 gwiazdki, nie zwróciłem uwagi. Ale podejrzewam, że nie zrobię tego tak hop-siup. Okej, dobra, zobaczmy. Jedna gwiazdka na pewno będzie. A czy będzie więcej? Teraz zobaczymy. Dobra. 2, 3. Okej, 3 gwiazdki, cieszy mnie to, dziękuję. 185 na godzinę, okej. Dobra, dostaję w ogóle achievementy. Słuchajcie, na razie tyle co widzę, to w tym momencie ten dodatek, to jest naprawdę dość potężny dodatek. Tu w ogóle jest historia, tak? Historia prędkości. Okej. Rozdział pierwszy, początek, kończ rozdział. Ej, dobra, słuchajcie, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków na pewno z tego. To już możecie mi dać znać. Czy chcecie, żebym zobaczyć moje reakcje i, że tak powiem, umiejętności, albo, że tak powiem, fejle. To daj tam znać, tam w komentarzach oczywiście. Kocie łapy w górę, wiadomo. A tymczasem musimy wybrać sobie kolejny wyścig. Więc cóż, weźmy może tutaj. Niebezpieczny sprint w lodowym. Czym? No niestety ja mam jeszcze trochę zwalonego pada, więc co jakiś czas po prostu ucieka. Dobra, to lecimy tu. Tu jest najbliżej. Więc podjedziemy sobie tu. Mam zwalonego pada albo adapter do tego pada. Bo często mi kursor ucieka. Nie muszę, że tak powiem, uzbierać ich, kurczę, kupić sobie nową wersję. Bo ten już ma swoje lata, więc no cóż, trochę lipa z nim jest. Okej, dojeżdżamy do celu. Oczywiście nie wyhamowałem, jest to bardziej ślisko. Okej, niebezpieczny sprint w lodowym kanionie! No to lecimy. Solóweczka. Poproszę. A ten muszę wziąć, czy mogę jakiś inny? Chyba tym muszę, co? Nie mogę innym wziąć, czekajcie. A gdyby wziąć Hot Wheelsa na przykład? Nie, tylko te mogę wziąć, tak? No dobra, to weźmy w takim razie... A czekajcie, Hot Wheels, daj mi tu Hot Wheels. Nie ma Hot Wheelsów? Czekajcie, F, G, H, 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 Hot Wheels. Nie ma, tu... nie ma w ogóle Hot Wheelsów moich, ale lipa. No dobra, no to zalecany jest co prawda ten. Aczkolwiek pojedziemy sobie oczywiście tym nowym. Proszę bardzo. Te piąchy takie i ta czacha na środku.
numer 13, no trochę pechowo, nie? No ale to wiecie, jak coś będzie źle szło, to wszystko wina numerka na aucie. Nie, że ja mam słabe umiejętności, czy po prostu jestem jakiś słaby, tylko po prostu kwestia numerka na aucie. Każdy to wie. Dokładnie. Widzę, że też można innymi samochodami tutaj się ścigać jednak. Poziom trudności ustawienia. Okej, poziom trudności, dajmy, zostawmy na wybitnym, hamowanie wyłączone, standardowe sterowanie, wyłączona kontrola trakcji, wyłączone automatyczne oczywiście biegi, kosmetyczne uszkodzenia zostawiamy, asysty Hot Wheels, co to jest? Pierwszy raz widzę, ta funkcja pomoże trzymać się z dala od krawędzi torów podczas jazdy przez mocno przechylone lub odwrócone elementy torów Hot Wheels. W ogóle to nic nie pomaga, nie zwiększa, no dobra, zostawmy to włączone. Jakby to mi zwiększało poziom, to spoko, nie? Tak samo jak to przewijanie. Też nic nie zwiększa, tutaj dodatkowych kredytów nie dostaję, ani żadnych punktów, więc lejemy na temat. I proszę bardzo, rozpocznij zawody. Ogólnie czasami jeżdżę na niezwyciężonym poziomie, aczkolwiek jeżeli robię jakieś zadania czy coś, to staram się robić na wybitnym, bo wybitny to jest minimalny poziom. Skie! Tu jedzie, normalnie, widzieliście? Łobuz 1. Nie gra, a jeździ, nie? Wypchaj się, Joszelka! Gdzie tu jedziesz? Normalnie. Ale tutaj jest mega dziwnie. Przepraszam, niechcący. Muszę się przyzwyczaić, słuchajcie, bo jest nie... Okej. Okay. Jestem przyzwyczajony, że jadę po drogach, a nie po jakichś dziwnych miejscach. No i co mnie tu w kanapkę robicie? Ej, czekajcie, to jest lód? To jest lód. Dawaj, hopie, jedź tym! Dobrze. Mamy to. Elegancko. Dobra, czekajcie, tak nie może być, także ja Joszelkę muszę wyprzedzić. Przynajmniej Joszelkę muszę wyprzedzić. Bo będzie wstyd po prostu, że narzeczona mi wyprzedziła. Jak to tak? Dobra. Przepraszam. Ja z dzieckiem. A właściwie z dużą oponą na dupci. Na plecach. Okej. Okay. Nie, ale spoko, naprawdę mi się na razie mega mi się podoba. Jeżeli ktoś nie ma Hot Wheelsów, to na razie mówię, warto. Ale zobaczymy za jakiś czas. Bo wiecie, na początku wszystko się podoba, znaczy najczęściej tak jest, a później nagle człowiek czymś już może, że tak powiem, żygać po prostu, bo coś się powiela, bo trasy są podobne albo coś. Okej. Okay. Dobra. Elegancko, pięknie. Dobra, wjeżdżamy teraz chyba na tą trasę Hot Wheelsową. Dobra, nie wiem, czy to się zachowuje jak asfalt. Dajcie znać. Mam wrażenie, że to... Nie, to nie jest jak asfalt, to jest bardziej śliskie. Świetna, czysta jazda, no ewidentnie. Szczególnie jak przywaliłem. To zdecydowanie była naprawdę bardzo, że tak powiem, czysta jazda. Okej. Okay. Wow, lodzik dla ochłody. U was też tak ciepło? No właśnie. Polecam pojeździć po lodzie. Dobra, punkt kontrolny kolejny. I tam siedzą mi na dupci. Jak słyszeliście kota, to pewnie ten kotek ze Streja. Kto oglądał serię Stray? Polecam, naprawdę mega. Świetnie się tam bawiliśmy. Znaczy momentami też płakaliśmy, no ale... Bardzo fajna giera. Dobra, lecimy. Dawaj, z górki teraz, to będzie dobrze, szybko. Dobra, czysta jazda. No po śniegu, no to czyściutko, nie? Dobra, tutaj tak, elegancko. I proszę bardzo, mamy to. Dojechaliśmy. Więc trzeba zrobić ekspedycję. Pamiętam, chyba w podstawce też były ekspedycje różne do zrobienia. Zobaczymy, kiedy odblokuje w ogóle możliwość jeżdżenia z znajomymi i tak dalej. Jak wam się spodoba, to Joszelce też kupimy grę. O, już tutaj, okej, okay. dobra, patrzcie, już ktoś tu jest, więc jest opcja grania razem. Już możemy, normalnie widzę innych graczy.
Okej, okay, dobra. I też majonez. Słuchajcie, w takim bądź razie ja proponuję, że pojedziemy teraz. Słuchajcie, to ogólnie tutaj bym to zostawił na później, nie? Czyli tą historię to jak będziecie chcieli, to sobie ogarniemy na później. W osobnych odcinkach jakiś. Co to jest? Dmuchany czołg. Są czołg. Co? Dmuchane czołgi są do rozbicia jakieś czy coś? Okej, okay, ciekawie. Co tu mamy? Uda się do Meksyku, czyli tutaj powrót na tą poprzednią mapę. Czyli właściwie zrobimy tylko początek i już mam wszystko odblokowane i już mogę normalnie działać, już mogę funkcjonować z tym. Tutaj mogę robić wyścigi, blokować rangę pro i klasę A, musisz zdobyć następującą liczbę medali, 112. Ja proponuję, że zanim odpalę live'a, to ja faktycznie się dokokrzę troszeczkę, jeżeli chodzi o poziom, o rangę, bo bez tego no to będzie lipa. Po prostu będzie lipa. Słuchajcie, to co, lecimy jeszcze na jakiś wyścig, myślę. Troszkę dłuższy odcineczek z tego zrobimy. Czekajcie, tu byliśmy, tam są jeszcze jakieś wyścigi, nie? Tutaj u góry. Więc pojedziemy sobie na ten wyścig tu. I szybka podróż teraz działa, elegancko. Dobra, czyli odblokowaliśmy, wystarczył ten jeden wyścig, ten pierwszy. I my, proszę, bardzo szybko wszystko ogarnęliśmy. Czekajcie, bo jest do nagrody do odebrania. A tutaj jest ten niebezpieczny wyścig, tak? Niebezpieczny sprint na leśnych szczytach. Dobra, weźmy udział. Ja ogólnie postaram się ogarnąć, jeżeli będziecie chcieli, tego Riproda w najbliższym czasie. Może w następnym odcinku zobaczymy. Okej. Okay. Dobra. I nie, no naprawdę, mega mi się podobały te auta. Fajnie trasy są zrobione, że tak powiem, realistycznie. Naprawdę. Tak, że będziemy działać, coś mi się tak wydaje. Jak nie, no to na live'ach po prostu będziemy ogarniać. Jak nie będziecie chcieli odcinków, to to ogarniemy temat po prostu na live'ach. I kto będzie, wtedy będzie, nie? Po prostu. Dobra, rozpoczynamy. I myślę, że po tym wyścigu ja przejdę, może pod tego Riproda ogarnąć. Zobaczymy. Zobaczymy, ile nam zajmie ten wyścig. No nie. Dobra. Nie wiem, muszę zapytać Berberta, może Berber też ma, albo będzie chciał kupić sobie te DLC. Jeżeli tak, no to, że tak powiem, możemy ogarnąć te odcineczki właśnie też z Berbertem, z Yoshelką. Tylko pod warunkiem, że będziecie chcieli, że tak powiem, oglądać, nie? Oczywiście. Dobra. Ja, to jest mega porąbane. Słuchajcie, to jest tak porąbane. Jak to wygląda? Teraz normalnie jedziemy po jakiejś trasie. Za chwilę wjeżdżamy gdzieś tam na jakieś, że tak powiem, hotwheelsowe tory. Czad. Po prostu czad. Tyle powiem. Okej. Okay. Dobrze. Mega mi się podoba ta mapa. Chociaż jeszcze nie odkryłem całości. To muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się tu jeździ. Fajnie to wygląda. Okej. Okay. Sorry, sorry. Zarysowałem komuś lakier. Dajesz, Kacpero, chodź tutaj. Batonik ci wypadł. Mam dla ciebie batonik, Kacpero. Poczekaj, no. Ja cię kręcę, dobra. O, wjeżdżamy na tor. Elegancko, 60%. Ja się zastanawiam, jak on tak szybko wystrzelił, nie? Ej, tu są faktycznie przyspieszacze. Wow! Ale czad. Podoba mi się to, pojęga mi się podoba. Po prostu 300 na godzinę. Dobra, 300 to nie jest dużo, także można jechać znacznie więcej. Dobra, Kacpero, że tak powiem, chciał batonika, więc zatrzymał się na batonika. Ale tak naprawdę to było na bank podskryptowane po prostu. Żeby akurat tuż przed metą gracz się poddał. Dobra, mamy to, niebezpieczny sprint na leśnych szczytach. Fajnie. Okej. Okay. Dobra.
To co? Może jeszcze jeden wyścig zróbmy. Zróbmy jeszcze jeden wyścig. Zobaczmy, ile mam poziom teraz. O kurczę, trochę medali potrzebuję jeszcze w takim razie. To lecimy tutaj. Niebezpieczny sprint w leśnym wozie? Chyba tak. To chodźmy tam. Słuchajcie, dajcie znać, czy chcecie faktycznie. Może ogarniemy na następnym odcinku, jak będziecie chcieli. Tego Riproda właśnie, nie? Z playlisty festiwalowej. To już później ogarniemy, ale czekajcie, tutaj, tutaj. Solweczka, proszę bardzo. Okej. Okay. Trochę mam kasy. Ciekawe, czy mogę kupić w ogóle jakieś inne hot rody. Hot Wheelsy. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że te Hot Wheelsy będą w pierwszej kolejności teraz jakoś losowane. Więc zastanawiam się, czy to sens kupować, w razie czego, jeżeli będzie dostępny w salonie jakiś Hot Wheels, to zaraz sobie też zerkniemy po wyścigu. Czy warto? Czy warto, bo może się okazać, że nie, że po prostu będzie szybciej zdobyć po prostu i łatwiej, taniej właśnie z losowań. A to się jeszcze zobaczy, dopiero w sumie co odpalim gierę, więc najlepiej piszcie w komentarzach swoje podpowiedzi i porady. O, skie. To totalnie nie było złośliwe z mojej strony, że ci przywaliłem w tyłek. Dobra. Ciśniemy. Muszę w ogóle stuningować sobie to auto, podejrzewam. No pewnie można trochę więcej wycisnąć z tego auta. Ej, co to było? Widzieliście? Jakiś smok po prostu nagle ten. Fajne są tutaj jakby, nie wiem, jakbyście jechali w wesołym miasteczku po prostu kolejką jakąś. Ale czad. Oho, dobra. Dawaj, jedziesz. Aha, tu zakręt jest. Dobrze. Zawsze staram się jechać, nie jeździć po bandzie, tylko jakoś tak, wiecie, płynnie, żeby przejechać. Wtedy też się punkty dostaje dodatkowe. Dobra. Lecimy z tematem, lecimy. Nie znam trasy, ja zawsze wykorzystuję ten pełny tor. Dzięki czemu właśnie wiem, kiedy muszę przehamować i tak dalej. To się przydaje, bo w sumie jakby tak powiedzmy zbustowali punkty, że więcej punktów dostajecie za to, że nie macie tej podpowiedzi, kiedy hamować, kiedy nie, i którędy jechać, to pewnie bym to wyłączył. Ale że to nie ma w ogóle, że tak powiem, żadnego... nic to nie robi tak naprawdę dla punktów, żadnych bonusów nie dostajecie. No to po prostu mam to włączone. A praktycznie wszystko, co daje to dodatkowe bonusy, oprócz oczywiście manualnych skrzyni biegów, to mam powłączane, powyłączane w sumie, żeby mieć te dodatkowe punkty. Ok, tym razem dojechałem drugi. Muszę jednak zboostować auto. Zdecydowanie. Muszę stuningować. Bo jest pewnie... A nie, jest B700. Okej. Okay. Ale wiecie, B700 i B700 jest nierówne. Bo można sobie stuningować, coś pogorszyć, coś polepszyć. I auto wtedy lepiej śmiga. Ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, myślę, że pod tym symbolicznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Jeszcze tylko zerkniemy sobie na salon. Zobaczmy samochody. Czekajcie. Co tu mamy w ogóle? Tu jest w ogóle osobna zakładka Hot Wheels. Okej, okay. Rookie Rank, czyli B, klasa ukończona, pokaż mi to. Okej. Okay. Później klasa A, S1, S2 i X. Czyli, to było na X chyba, tak? Albo S2 albo X jechałem, bo to jest ten sam samochód. No dobra. Rywale Hot Wheels, okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Wyróżnienia, okej, okay, mapa świata. Uda się do Meksyku. Słuchajcie, w takim razie kupuj nowe i używane samochody. Proszę bardzo. Lecimy do miasteczka festiwalowego i zobaczymy, czy można tam kupić w salonie Hot Wheelsa jakiegoś. Czy są Hot Wheelsy? Hot Wheels? No, taki nie.
Można mieć tego, którego już mam. Można kupić tego, którego też już mam. Jest zablokowany, ale go posiadam. Mam już Bone Shakera. Aczkolwiek jest na razie zablokowany. A później już nic więcej, że tak powiem, nie ma. Czyli pewnie to się będzie jakoś odblokowywać albo wygrywać i tak dalej. Dobra, słuchajcie, jakby co, dajcie jakieś podpowiedzi, jeżeli macie. A tymczasem kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Wielkie dzięki, że zostałeś do końca. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to możesz go obczaić właśnie tutaj. Wystarczy kliknąć.